Dzień dobry Państwu, witamy na środowym monitorze eurotycznym. Przegląd prasy nowoekranowy. Zacznę z grubej rury. Gazeta Stołeczna, Gazety Wyborczej. Teraz żłobki w Warszawie są za darmo. To nie jest gruba rura. No, jest gruba rura dla niektórych. Średniej grubości. Rzeczywiście Gazeta Wyborcza pisze o sprawie, którą poruszaliśmy na nowym ekranie, bo był tutaj u nas parę miesięcy temu Karol Lusar z takiego stowarzyszenia rodziców, którzy walczyli o obniżenie opłaty za żłobki, bo uważali, że uchwała, która wprowadziła wyższą opłatę za żłobki od września, tam ze 190 zł na ponad 500, jest nieważna. No i sprawę wygrali. Tą sprawę firmowała przed sądem z kolei jego żona Małgorzata. Z magistratem warszawskim. Tak, z magistratem. To nie jedyna wygrana sprawa z magistratem warszawskim. Z magistratem warszawskim sprawę wygrali. Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł, że ta uchwała była obarczona tyloma błędami, że ona jest nieważna. W związku z powyższym, co odczułem także ja, żłobki już za maj nie pobierają żadnych opłat, ponieważ ta różnica jest taka, że ponieważ doszło do sytuacji takiej, że nie ma teraz podstawy prawnej, bo wiesz, jak zlikwidowali, zrobili warszawscy radni taki numer, radni PO głównie, zrobili taki numer, że zlikwidowali tą opłatę 190 zł i powołali nową, tam, która jest nieważna. Która jest nieważna i efekt finalny jest taki, że teraz tamtej nie ma, żadnej i żłobki nie mogą pobierać żadnej opłaty. No i teraz, jeżeli sprawa się uprawomocni, czyli jeżeli Naczelny Sąd Administracyjny, bo bufetowa zapowiada skargę, uzna, że utrzyma w mocy orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, to wtedy będzie bardzo ciekawa historia, bo nie dość, że nie ma podstawy do pobierania opłat przez cały rok i tego się żadną nową uchwałą nie sprostuje, bo prawo nie działa wstecz, to jeszcze na dodatek rodzice będą mogli wnieść o zwrot opłat uiszczonych od września tego roku. Także gratuluję, droga bufetowa, po lewo i po lewo i więcej. Skoro już jesteśmy w Warszawie i mówimy o bufetowej, to chciałem zwrócić uwagę, Rzeczpospolita o tym pisze, zresztą nie tylko Rzeczpospolita, że bufetowa przegrała dużo poważniejszy proces. No bo jak się zamiast siedzieć za bufetem, jak Bozia przykazała, biorąc pod uwagę, że każdy powinien robić to, do czego jest predestynowany. Jeżeli się bierze zarządzanie Warszawą, to takie kwiatki są. Dobrze, nie mogę tego tekstu znaleźć, to ale to będzie... Nie, już ci mówię, chodzi o to, że koleżanka Tuska przegrała proces o umowę ujawnienia zawartych umów. Obsługa prawna w tej konkretnej sprawie kosztowała warszawiaków, warszawski magistrat, który to oczywiście odbierze w podatkach, 50 tysięcy złotych. Oczywiście nie miała racji i wszystkie umowy, które zlecał Urząd Miasta w Warszawie, z Miasta Stołecznego, będzie musiał ujawnić. Nie da się nic ukryć, droga pani Hanno Gronkiewicz-Walc. Trzeba będzie pokazać, trzeba będzie zapłacić za tą obsługę prawną i trzeba będzie się wytłumaczyć wszystkim ludziom. No to może wyjdzie szydło z wora, co do niektórych inwestycji. Wyjdzie na pewno. Konsultantów i takich tam. Zresztą bufetowa, jak donosi, uważam, że ma nową ksywkę w Warszawie, nie wiem, czy wiesz. Nie wiem. Hanka Korkowiak. Dlaczego Korkowiak? No jak to dlaczego? To rozejrzyj się po Warszawie. Euro się zbliża, a ona wycina kolejne wielkie ulice. Korek jak jasna cholera. Publicysta. Zresztą Piotr Gursztyn, który o tym napisał, pisze z wrodzonym humorem, że Hanka Korkowiak zwana też pieszczotliwie bufetową.
No cóż, napełnij szklankę i ostatni nalej raz. Wczoraj była akcja Senat zabija media. Dzisiaj publicysta Faktu, Tomasz Kątek, bardzo rozsądnie, ja zacytuję ten fragment w całości, bo naprawdę chylę czoła przed trafnością spostrzeżenia i ciętym piórem. Dziwię się redaktorom naczelnym tylu szanownych mediów, że dali się nabrać na senacki dowcip o nowelizacji prawa prasowego. Senat zabija prasę? Dobre sobie. Senatorowie nawet muchy by nie zabili. Nie dlatego, żeby nie chcieli, ale to zgraja politycznych impotentów, której sensu istnienia nie domyślają się nawet najwięksi mędrcy. I to chyba wyjaśnia całość, oczywiście. No nie, ja od razu zwracam uwagę, że jeżeli się wychodzi z eufemizmem, pamiętasz, był taki artykuł Michalkiewicza, poprosimy chlebka. Tak, był artykuł. Który mówi o tym, że ludzie jak wychodzą na ulicę, to żądają chleba, a jak intelektualiści wyjdą na ulicę, to starają się być delikatni i wtedy mogą na przykład dać taki transparent, poprosimy chleba. I tutaj jest mniej więcej taka sama sytuacja, ponieważ intelektualiści, wielcy redaktorzy naczelni w wielkich gazet napisali, że Senat zabija media. No, szanowni panowie redaktorzy Senat naczelni. Senat by bardzo chciał, ale... Senat, to nie wiadomo, czy to Senat zabija, czy nie zabija, ale przecież w Senacie jest głównie Platforma Obywatelska, więc może bez eufemizmów, tylko byście napisali... Platforma zabija media po Tusk, prostu. Tusk i... Platforma, ale... Przecież to Gazecie Wyborczej by nie przeszło przez gardło i być może nawet był taki projekt, żeby to tak wyglądało, ale Gazeta Wyborcza być może powiedziała tak. No, ale jeżeli to będzie Platforma Obywatelska zabija media, to my się pod tym nie podpisujemy. Możemy zginąć. Prawdopodobnie tak było. A się nie podpiszemy. No i powstał Senat. Jedzie, słuchaj, jadą tabloidy dzisiaj zupełnie niezależnie po ministrze Nowaku. Super Express pyta Nowak, skąd ty masz na to pieniądze i wylicza Nowak na spacerze na Sopockim Morzu. Czapeczka? Czapeczka, nie tak. Nie, słuchaj. No, Nowak, skąd ty masz na to pieniądze i wyliczają, że Nowak na taki spacer niedzielny z dzieckiem ubrał się w stroje za, lekko licząc, 5000 zł. I to są takie domowe stroje, to raczej robocze. Ale co, to Super Express nie wie, skąd polityk partii rządzącej ma pieniądze? Fakt, natomiast jedzie po Nowaku trochę poważniej, bo pokazują, jak wyglądały pociągi w majówkę. Tutaj jest taki tłum leżący pokotem na korytarzach. Brud, smród i ubóstwo. PKP jest po prostu... klęską, polską klęską. Odpowiada za to Nowak, który w majówkę, żebyście nie mieli wątpliwości, nie jeździł koleją, tylko latał samolotem. Ale to będzie miało też pozytywne skutki, bo mam nadzieję, że PKP zacznie strajkować w czasie euro, zablokuje co nieco, da w kość Tuskowi i tak naprawdę nie będzie kto miał ratować sytuacji, bo z tego, co się dzisiaj dowiedzieliśmy, policjanci też będą strajkować. Także robi się coraz ciekawiej. A propos jeszcze tego senatu, który zabija prasę, tak. No to wyobraź sobie, że okazuje się, że według Gazety Wyborczej, że senat nie zabije prasy. Projekt noweli prawa prasowego zostanie zmieniony tak, aby rozwiać obawy redaktorów naczelnych, zadeklarował marszałek Senatu Bogdan Borusewicz. Jak Borusewicz zadeklarował, to tak na pewno musi być, to wiesz. Są tacy, którzy nie wierzą Borusewiczowi, albo są tacy, którzy nie wierzą Wałęsie, albo wyobraź sobie, że są tacy, którzy nie wierzą tej grubej, co to jej wyłączono prąd, jak jechała tramwajem i powiedziała, że ten tramwaj dalej nie pojedzie i stała się przywódczynią strajku. I którą teraz w filmie o Wałęsie, nie wiem czy słyszałeś, będzie grać Welmanowa. Tak? No, Welman będzie grać to jako tam krzywonosową, tylko... Nie. I nawet podobna. Myślę, że intelektualnie też. Jeżeli chodzi o inne ważne sprawy, no to nie wiem, czy wiesz, ale Polska upomina się o Tymoszenko. Znowu? No tak, w związku z odwołaniem w konferencji w Jałcie, o czym wczoraj poinformowali Ukraińcy, czyli
No bo właściwie wybierał się tylko Komorowski, tak? Ale Komorowski pojechał czy nie pojechał? Nie pojechał jeszcze, nie, ale szkoda, że nie odwołali jak pojechał, bo on by został z łapą w tym, w nieczystościach. To Gazeta Wyborcza mówi, że dziś polski prezydent wygłosi apel o zmiany w ukraińskim prawie. O Jezus Maria. Taki apel miał paść w Jałcie. Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, wymieni w nim konkretne rozwiązania. Usunięcie z ukraińskiego kodeksu karnego zapisu o karze więzienia za błędy polityczne, a także doprowadzenie kasacji wyroku Julii Tymoszenko. Ja mam taką prośbę. To niech apelujmy, żeby Ukraińcy usunęli taki zapis o karze więzienia za błędy polityyczne. Natomiast... Ale zdaje się u nas... Ale u nas prowadźmy. Świetnie siedzi. Ale u nas prowadźmy może, co? No nie ma takiej potrzeby, świetnie sobie radzą sądy, do których zaraz dojdę. Sądy sobie świetnie radzą z tym, żeby wsadzać ludzi z powodów politycznych. I wyszło o co tak naprawdę chodzi, że nie może być tak, żeby była premier siedziała w więzieniu. Nie może być tak. Także wszyscy premierzy i byli premierzy są absolutnie przeciwko, żeby premier gdziekolwiek siedział w więzieniu, były. I ja tutaj zaczynam też rozumieć Jarosława Kaczyńskiego, no może mieć swoje obawy. I rozumiem, dlaczego jest ta, wiesz, ta koherencja, ten współudział tych wszystkich ważniaków całej Europy. No wszyscy mają o co się bać. No a propos sądów, Tomku, teraz... Bardzo poważnie będę mówił. Teraz będę mówił bardzo poważnie. Sąd wypuścił, o czym pisze Super Express, Andrzeja M., 25-latka, który po raz kolejny był recydywistą ewidentnym, jechał po pijanemu, tym razem tak się rozbił samochodem, że zabił niewinną dziewczynę. Stało się tak, bo sąd go puścił, sprawę jazdy, a jakże. To jest jedna dygresja odnośnie sądów. Druga to Rzeczpospolita pisze. CBA zatrzymała wczoraj Mirosława M., kluczową postać w sprawie korupcji w wymiarze sprawiedliwości. Co się okazuje, że w wymiarze sprawiedliwości brali wszyscy sędziowie różnych szczebli sądów, również sędzia Sądu Najwyższego jest tam za... A ten którego zamieszany. Zatrzymali, to sędzia? Mirosław M., już ci mówię, nie, jest podejrzany tylko. Mirosław M., widzisz, zgodził się współpracować, on dawał łapówki sędziom. A to jest ten, co dawał? Chętnie brali. A tych, co brali, to zgarnęli? Tych, co brali, no sędziowie przecież mają immunitet. Na razie ich nie zgarnęli. Ale może ci, co brali, za to będą za karę sądzić go. Kiedy wrocławska delegatura ustaliła, że w sprawie zamieszani są wrocławscy sędziowie, adwokaci, a nawet sędzia Sądu Najwyższego. Niemożliwe. Drodzy sędziowie, jesteście po prostu zwykłymi ludzkimi śmieciami. Mówię do większości z was. Nie możecie nam zrobić nic. Wasze wyroki są niesprawiedliwe. Kpicie w żywe oczy ze społeczeństwa. Trudno jest mówić o was z szacunkiem, nawet myśleć z szacunkiem. Trudno jest wam podać rękę. Jesteście po prostu zakałą. Tak, zakon wymiaru sprawiedliwości i raczej niewiarygodne mi się wydaje, że tylko biedaki we Wrocławiu są takie. Raczej po prostu tam dali się złapać. Tam się dali złapać. Nie dość, że jesteście gnojami, to jeszcze zdarza się, że głupimi. Tylko nie napój na kamerę. No nie, naprawdę zły jestem, bo przychodzą, wiesz, do nowego ekranu listy od ludzi, którzy, wiesz, w ramach akcji Windykacja. Jesteście nikim, słuchajcie. Wiecie, co jest najzabawniejsze? Nic mi nie możecie zrobić, bo ja nie wierzę w waszą sprawiedliwość. Słuchaj, jeszcze jedna rzecz. Wiesz, że euro będzie niecałkiem bezpieczne, donosi Rzeczpospolita. Niemożliwe. Nie będzie, bo policjanci nie mają funkcjonariuszy, a ci, których mają, pewnie pójdą protestować, jak dzisiaj zadeklarowali. Pójdą strajkować. Euro nie będzie bezpieczne. Policja ma niewielu funkcjonariuszy, płaci im słabo Tusk, będzie płacił im jeszcze gorzej. Na razie mają tylko sprzęt, którego nie ma komu obsługiwać. Wiesz, ile jest wakatów w policji? Mhm. 8 tysięcy wakatów na niecały miesiąc przed meczem inauguracyjnym. No brawo, brawo koledzy z rządu, panie ministrze spraw wewnętrznych i administracji, panie premierze. No to będzie wesoło. Zapowiada się wesoło. Ja chciałem tutaj powiedzieć o takim kolejnym trefnisiu namierzonym przeze mnie z Gazety Wyborczej. To nie jest trudne, nie? Ale zawsze się bawię, bo co Gazeta Wyborcza, co jej nie kupię, to zawsze jakiś pajac się znajdzie. No i pojawił się taki pajac, Jarosław Osowski, który napisał tak, że
Odniósł się do wczorajszego wystąpienia Jarosława Kaczyńskiego na placu budowy autostrady A2 i odniósł się do tego, że Jarosław Kaczyński no tutaj mówi o tym, że rząd jest nieudaczny, że nie potrafił zrobić autostrad na euro, a proszę bardzo, akurat na tej budowie napisał tak, wykonawca tego skrzyżowania, pechowo dla Jarosława Kaczyńskiego, akurat wczoraj zgłosił je do odbioru przez nadzór budowlany wraz z 7-kilometrowym odcinkiem trasy A2. Oznacza to, że węzeł Konotopa, na którego tle przemawiał prezes PiS, jest gotowy przed terminem, który mija 6 czerwca, czyli to, ale za chwilę pisze tak. Prawdą jest, że nie będzie można mówić o sukcesie, jeśli ta sama autostrada nie zostanie dokończona 40 km dalej, a nie zostanie. A to już tam się... To odcinek, z którego przed rokiem zeszli Chińczycy. I teraz do ostatniej chwili będzie trwała walka z czasem, by kierowcy mogli nim przejechać w trakcie piłkarskich mistrzostw Europy. Ta walka z czasem jest już przegrana, dlatego że ten odcinek jest kompletnie rozkopany i tak naprawdę Jarosław Osowski, naśmiewając się z Jarosława Kaczyńskiego, w tym momencie sam siebie zrobił pośmiewisko. No bo jak to jest, panie Osowski? To znaczy co? Wiesz, cieszymy się z 7 km, ale autostrada dalej nie będzie przejezdna. To Kaczyński miał rację, czy nie? Myślę, że tutaj zaistniał inny mechanizm. Myślę, że powinniśmy podziękować, pogratulować Jarkowi Osowskiemu, dlatego że jemu kazali w wyborczej napisać, że Kaczyński się wygłupił, bo wszystko jest w porządku, a mimo to kosztem swojego nazwiska. Jednak przemycił te informacje, że te obietnice były funt kłaków warte, cwaniacze. To zwracam honor, to znaczy, że rzetelny dziennikarz Michnik kazał, on to zrobił, ale jednak coś tam... I to jest prawdy sztuka, to jest, prawie to, jak to jest, Ezop. I to poszło. Co nie najlepiej świadczy o cenzorach z Gazety Wyborczej. No nie najlepiej też świadczy o zresztą lubianym skądinąd przeze mnie publicyście i prześmiewcy Igorze Zaleskim, który dał plamę jak 150, uważam, że, ponieważ w jego felietonie Alchemicy albo zawody bez nazwy napisał taką rzecz. Jak można nie pojmować, co oznacza logowanie produktu? Albo co to jest fundusz handgingowy? No litość. No cóż. Panie Igorze, łaskawco. Można nie pojmować, co to jest logowanie produktu, ponieważ nie istnieje coś takiego jak logowanie produktu. To znaczy można zalogować produkt, na przykład wstawiając produkt do sklepu internetowego, tam trzeba się zalogować i ten produkt zalogować. Ale myślał pan prawdopodobnie o lokowaniu produktu w filmach, a na przykład, albo w różnych... pisane przez EEDG. No tu jest headgingowy. Dobrze napisał? Chyba dobrze napisał. Wydaje mi się, że źle napisał, wiesz? Tak? Ale to nie czepiajmy się literówek, tylko czepiajmy lokowanie. Panie Igorze Zaleski, lokowanie. Proszę, jeżeli już się nabijamy, że jak można nie pojmować, no to samemu trzeba pojąć, samemu lokowanie. Tomku, jeszcze jedną rzecz muszę koniecznie zauważyć. Dzisiaj suma doniesień medialnych, jeśli chodzi o tabloidy Rzeczpospolitą, składa się, można sobie jeden prosty wniosek. Z jednej strony jest informacja o tym, że w Warszawie protestują pracownicy i związkowcy, którzy od paru miesięcy nie dostają pensji. Na drugiej stronie jest informacja o tym, fajnie powiedział Duda, nie wiem, czy słyszałeś, jak się wypowiedział odnośnie Tuska, że jeżeli Tusk nie chce mieć zablokowanego euro i chce, żeby to euro jakoś tam wyszło, to niech nie dopycha ustawy kolanem. Dokładnie, ja myślę, tak, że Tusk będzie dopychał i będzie myślał, że się uda. Z drugiej strony prezes, na innej stronie sąsiedniej, prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej, Jarosław Zagórowski, podniósł sobie wynagrodzenie o 400%, co oczywiście szarpnęło górników, którzy dostają niepełne 2000 do ręki. 400% to jest podwyżka. A Rzeczpospolita na pierwszej stronie pokazuje z twarzy, i bardzo słusznie, że pokazuje królów śmieciówek, umów śmieciowych, czyli najlepiej zarabiających prezesów polskich spółek.
jest prezes Komarchu. Dlaczego królowie śmieciówek? Bo to akurat wiem, że i Komarch, i Towarzystwo Ubezpieczeń Europa, i prezes TVN, i TVN, oni lubią dawać ludziom śmieciówki, zatrudniać ludzi na śmieciówki. W tym sensie. Ich jest więcej oczywiście, tych prezesów. 11 milionów 800 tysięcy złotych, 8 milionów 700 tysięcy złotych, 7 milionów 300 tysięcy złotych. To są pensje prezesów spółek. Znaczy, które... generalnie rzecz biorąc, ja mam tylko taką jedną uwagę semantyczną, że umowa śmieciowa jest to, powiedziałbym, zabawa słowna niezupełnie adekwatna, dlatego że zupełnie czym innym jest umowa zlecenie, umowa o dzieło, te umowy muszą funkcjonować i muszą istnieć. Muszą, to prawda. Muszą istnieć i trzeba wziąć pod uwagę jeszcze taką rzecz, że wielu pracodawców po prostu ratuje się tymi umowami, ratuje się, żeby nie zbankrutować. To prawda, Czyli jeżeli by tych umów nie było, to ci ludzie, którzy mają pretensje o te umowy, mogliby nie zarabiać nic. To wszystko zarabiać prawda, zasiłek, ale przyznasz, że jeżeli, ja akurat znam ludzi i z TVN-u, którzy pracują, chociaż chcieliby pracować na normalne umowy, i z Komarchu, i z Towarzystw Ubezpieczeniowych, którzy dostają te umowy śmieciowe. I w momencie, w którym on dostaje śmieciówkę, bo zarząd zasłania się tym, że nie ma pieniędzy na to, żeby go zatrudnić normalnie. Po czym Rzeczpospolita publikuje informację, że prezes zarządu zarabia 11 milionów 800 tysięcy złotych rocznie, to jest trochę kpina w żywe oczy. Kpina jest, zdecydowanie kpina. Inną kpiną też poważną jest to, o czym pisze Gazeta Polska codziennie, czyli o numerze, jaki wywinął w sprawie smoleńskiej, wywinęła prokuratura wojskowa. Wywinęła kilka. No, wywinęła dużo. Natomiast to jest ten ostatni dotyczący telefonów Lecha Kaczyńskiego. Słynna sprawa. Otóż okazało się, że prokuratura cywilna umorzyła to postępowanie, ponieważ prokuratura wojskowa nie przekazała dokumentów i dowodów dotyczących tego postępowania, czyli jakby zataiła dowody. Zataiła, doprowadzając do umorzenia w prokuraturze cywilnej. Cywilna nie powinna i tak umorzyć, w mojej opinii i opinii wielu prawników, ale to, że prokuratura wojskowa zataiła dowody, to jest tak naprawdę kryminał. I teraz trzeba się przyglądać, czy sprawa zostanie zatuszowana w prokuraturze wojskowej, czy może ktoś beknie, a może ktoś, wiesz, wyjdzie jakiś nowy łysy i strzeli sobie, strzeli sobie w głowę. No bo policzek to jest też element głowy. Natomiast bezspornie nie strzelił sobie w twarz, bo ten człowiek nie ma twarzy. No, trudno mi było mu trafić. I tak w zasadzie z ciekawych rzeczy w gazetach to w zasadzie wszystko. Jeszcze tak rzutem na taśmę powiem o Kwaśniewskim. Otóż Gazeta Wyborcza pisze, że Kwaśniewski przyznał się, że pił... że wiedział o więzieniach CIA w Polsce. Co natychmiast zareagował Palikot i zażądał Trybunału Stanu dla Kwaśniewskiego. Swoich? No. Swoich chce czołgać? No nie wiem. No. Ja myślę, że to jest po prostu, on sobie wypracowuje bardzo dobrą pozycję negocjacyjną z Tuskiem. Także, ale to, z tym przyznaniem się Kwaśniewskiego to jestem zaskoczony, aż to muszę, wiesz co, sprawdzić, tylko teraz jakoś tak nie chce mi się teraz dzisiaj czytać o Kwaśniewskim z rana. W śniadanie trzeba zjeść, a nie tak bez śniadania Kwaśniewskim więcej. Nie. Człowiekowi zrobi się niedobrze, potem będzie miał struty cały dzień. Nie. Unikajcie pewnych nazwisk. Nie przeklinajmy po prostu. Nie przeklinajmy, nie wypowiadajmy osób, które po prostu... No nie. Jak będę chciał powiedzieć nazwisko na K, to powiem po prostu K i będziecie wiedzieli, o kogo chodzi. Albo można zrobić inaczej. Można słynny przerywnik zamienić na Kwaśniewski. Tak. Myślałem akurat o Komorowskim, ale tak masz rację, oni obaj są na K. No wiesz, ale Komorowski na przykład... Komorowski coś tam, Komorowski, takie przerywniki można sobie robić. Komorowski, prezydent specjalnej troski. Tak,
na przykład, tak, albo tak jak pisał tam, ktoś tam opowiadał, że znał takiego człowieka, który tak często używał przerywnika na K, że nawet mówił telekurwawizor. To teraz mógłbym mówić telekwaśniewski wizor. Na przykład. I wszystko byłoby prawdą. Do widzenia Państwu. Komorowski Maciej, do zobaczenia.